Jednym z pierwszych problemów optymalizacyjnych był tak zwany problem diety żołnierzy amerykańskiej armii. Chodziło o to, by zapewnić poborowym zdrowe żywienie jak najmniejszym kosztem. Jeden z naukowców, George Stigler, wydedukował, że taką dietę można zapewnić za 39 dolarów i 93 centy rocznie. Osiem lat później postanowiono sprawdzić dane Stiglera matematycznie. Wykorzystano do tego 9 równań i 77 niewiadomych. Dziewięciu urzędnikom z ręcznymi kalkulatorami zajęło 120 osobodni, by wykazać, że Stigler miał świetne wyczucie. Cenę żołnierskiego jadłospisu udało się obniżyć ledwie o 24 centy, nie licząc kosztów wyłożonych na samą optymalizację. W tej lekcji będziemy optymalizować figury bezkosztowo. W innych filmach tej playlisty zajmowaliśmy się optymalizacją różnych figur geometrycznych. Stawialiśmy je na plaży, wciskaliśmy w inne figury, a nawet proponowaliśmy, aby umieścić w nich rybki. Czas na nowy pomysł. W tej lekcji nadamy naszym figurom, jakby to powiedział fizyk, zupełnie nowy układ odniesienia. Umieścimy je w układzie współrzędnych i będziemy ograniczać prostymi, parabolami i osiami. Będziemy musieli nieco zmienić sposób myślenia, bo w zadaniach optymalizacyjnych z geometrii analitycznej trudno o takie luksusy jak obwód figury czy jej wymiary podane w liczbach. Wystarczyć nam będą musiały równania prostych, parabol czy współrzędne punktów. Na pierwszy ogień weźmy optymalizację bardzo prostej figury, odcinka. Uwięzimy go między dwoma parabolami ale nie spoilerujmy, najpierw zapoznajmy się z treścią zadania. Dane są dwie parabole. Y równa się x kwadrat minus 4x plus 7 i y równa się minus 2x kwadrat plus 1. Parabole te połączono pionowym odcinkiem, który można dowolnie przesuwać w prawo i w lewo. Dla jakiego x odcinek ten będzie najkrótszy? Spójrz, kiedy przesuwam nasz odcinek, skraca się on i wydłuża. Widzimy na oko, że najkrótszy jest w okolicach jedynki, jednak po co spekulować, skoro możemy to dokładnie wyliczyć? Pierwszy krok to opisanie zależności długości naszego odcinka od x w postaci funkcji. Jak to zrobić? Przeanalizujmy konkretny przypadek. Jaka będzie długość odcinka dla x równego jedynce? Aby to obliczyć, potrzebne nam będą y- współrzędne obu punktów. Podstawiamy więc liczbę 1 pod x do obu równań. Otrzymujemy 4 i minus 1. A więc końce naszego odcinka mają współrzędne 1 i 4 oraz 1 i minus 1. Są to punkty kratkowe, więc bez obliczeń można stwierdzić, że odcinek ma długość 5. My potrzebujemy jednak formuły. Aby obliczyć długość odcinka, musimy wykonać odejmowanie 4 odjąć minus 1, czyli 5. Teraz wykonajmy to samo odejmowanie dla dowolnego x. Współrzędne punktu leżącego na tej paraboli możemy opisać jako x i x kwadrat minus 4x plus 7. Analogicznie, punkt należący do drugiej ma współrzędne x i minus 2x kwadrat plus 1. Teraz wykonujemy odejmowanie, podobnie jak to zrobiliśmy przed chwilą. Odejmujemy współrzędne y. x kwadrat minus 4x plus 7 odjąć w nawiasie minus 2x kwadrat plus 1. Po opuszczeniu nawiasu i redukcji wyrazów podobnych otrzymujemy funkcję. Opiszmy ją jako d od x. Jaka będzie jej dziedzina? Odcinek możemy przesuwać w prawo i w lewo do plus i minus nieskończoności, bo nasze dwie parabole też przecież nie mają początku ani końca. Tak więc dziedziną naszej funkcji będzie zbiór liczb rzeczywistych. Funkcja D od X ma dodatni współczynnik A, czyli ramiona skierowane ku górze. Jej najniższy punkt, czyli wierzchołek, odpowiada najkrótszej długości odcinka uwięzionego między parabolami. Chcemy wiedzieć dla jakiego x będzie to miało miejsce, czyli musimy obliczyć xową współrzędną wierzchołka. p równa się minus b przez 2a, czyli p równa się 4 przez 2 razy 3, co po skróceniu daje 2 trzecie. Wynik należy do dziedziny i jest rozwiązaniem naszego zadania. Odcinek jest najkrótszy, kiedy x jest równy dwóm trzecim. Jeśli ciekawi Cię, jaka jest jego długość, możesz to obliczyć, obliczając y współrzędną wierzchołka, czyli najmniejszą wartość naszej funkcji. Ja uciekam na orzeszka. Słyszymy się za chwilę. W tym zadaniu też będzie o odcinkach. Dane są punkty: a o współrzędnych minus -2 i 3 i b o współrzędnych -3 i 4. Na osi X zaznaczono punkt C i połączono go z punktami A i B tak, że otrzymano odcinki AC i BC. Znajdź współrzędne punktu C, dla którego suma kwadratów długości odcinków AC i BC jest najmniejsza. Na początek rysunek. Zaznaczamy punkty A i B. Na osi X zaznaczamy punkt C w dowolnym miejscu i łączymy go z punktami A i B. Tym razem mamy zoptymalizować nie obwód ani pole, a sumę kwadratów długości dwóch odcinków. AC do kwadratu dodać BC do kwadratu. Aby podnieść do kwadratu długość odcinka, musimy mieć tę długość zapisaną w formie wyrażenia. Sprawa nie jest zbyt skomplikowana, bo wzór na długość odcinka jest często wykorzystywany na lekcjach z geometrii analitycznej. Dla odcinka o końcach A i B. Ma on następującą postać. Ten wzór to nic innego jak zapisana na potrzeby geometrii analitycznej postać twierdzenia Pitagorasa. Możemy go zapisać w tej postaci. W ten sposób otrzymaliśmy wzór na kwadrat długości odcinka, a właśnie o to nam w zadaniu chodzi. Aby rozwiązać zadanie z wykorzystaniem tego wzoru, potrzebujemy współrzędne naszych trzech punktów. Jakie współrzędne ma punkt C? Współrzędna xowa to nasza zmienna, bo punkt możemy przesuwać. Nie zmienia się natomiast współrzędna y. -owa. Punkt cały czas ma się znajdować na osi x, a więc współrzędna y będzie równa 0. Podstawiamy. Dla odcinka AC, AC do kwadratu równa się w nawiasie minus 2 minus x do kwadratu, dodać w nawiasie 3 minus 0 do kwadratu, a po uproszczeniu otrzymujemy x kwadrat plus 4x plus 13 Spróbuj powtórzyć to samo dla odcinka bc Ja otrzymałam x kwadrat minus 6x plus 25 Mamy już dwa kwadraty długości odcinków Musimy zoptymalizować ich sumę Jak to zrobić? Wystarczy je dodać Po redukcji wyrazów podobnych otrzymujemy funkcję 2x2 2x kwadrat minus 2x plus 38. Jaka będzie jej dziedzina? W zadaniu nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o położenie punktu C. Możemy go przesuwać, podobnie jak odcinek w poprzednim zadaniu i do plus i do minus nieskończoności. Dziedziną jest więc ponownie zbiór liczb rzeczywistych. Funkcja ma ramiona skierowane ku górze, dla jakiego x wartość naszej funkcji jest najmniejsza? Obliczamy p, które na pewno będzie należało do dziedziny. p równa się minus b przez 2a, czyli 2 przez 2 razy 2, co daje nam jedną drugą. Pozostaje podać odpowiedź. Suma kwadratów długości odcinków ac i bc będzie najmniejsza, jeśli punkt c będzie miał współrzędne 1, 2 i 0. Czas zabrać się za bardziej złożone figury. Tym razem weźmiemy na warsztat trapez. Uwięzimy go między prostą a osiami współrzędnych. Dana jest prosta L o równaniu y równa się minus jedna druga x plus 7. Między tą prostą a osiami układów współrzędnych chcemy umieścić trapez prostokątny ABCD o jak największym polu tak, aby punkt C znajdował się na prostej L a punkt A miał współrzędne 0,0. Jakie współrzędne musi mieć punkt C, jeśli długości podstaw tego trapezu pozostają do siebie w stosunku 1 do 2? Spójrzmy najpierw, co będzie się działo z naszym trapezem, kiedy będziemy zmieniać położenie punktu C. Trapez raz robi się wysoki i wąski, a raz niski i szeroki. Cały czas jednak jedna z jego podstaw jest dwa razy dłuższa od drugiej. Zmienia się także jego pole, chociaż trudno ocenić, w którym momencie jest największe. Zanim zabierzemy się do zapisania pola naszego trapezu w postaci funkcji, zastanówmy się, jak obliczylibyśmy to pole, gdybyśmy znali xową współrzędną punktu C. Załóżmy, że to 4. Wzór na pole trapezu to a plus b przez 2 razy h. Jeśli pierwsza współrzędna punktu C wynosiłaby 4, to dolna podstawa trapezu ma właśnie taką długość. Górna jest dwa razy krótsza, czyli ma długość 2. A co z wysokością? Wysokość będzie równa y współrzędnej punktu C. Punkt C należy do prostej Y równa się minus 1 druga x plus 7. Obliczamy więc y dla x -a równego 4. Obliczyliśmy A, B i wysokość. Pole możemy sobie darować, bo to ćwiczenie miało posłużyć tylko jako wskazówka. Teraz wracamy do zadania i powtarzamy analogiczne kroki na literach. Ustalamy, że współrzędne punktu C to X i minus 1 druga X plus 7. Przy takim oznaczeniu dolna podstawa trapezu ma długość X, a górna jest o połowę krótsza, czyli jej długość to 1 druga X. Wysokość trapezu jest równa y współrzędnej punktu c, czyli ma długość minus druga x plus 7. Mamy więc i podstawę trapezu, i jego wysokość, zapisane za pomocą jednej niewiadomej x. Teraz ja zrobię sobie przerwę, a ty spróbuj zapisać funkcję opisującą pole trapezu. Po podstawieniu wzoru na pole trapezu powinno to wyglądać tak, a po uproszczeniu tak. Funkcja zapisana. Zastanówmy się nad dziedziną. Jakie liczby możemy podstawić pod x do naszej funkcji? Czy punkt C możemy przesuwać po prostej L bez ograniczeń? Oj, nie tym razem. Nasz trapez jest uwięziony między prostą a osiami. Nie ma sensu, żeby leżał on na osi y, bo wtedy nie będzie już trapezem, a odcinkiem. Podobnie zredukowany do odcinka zostanie, kiedy punkt C przesuniemy na oś X. X to długość podstawy trapezu, musi więc być dłuższy od zera. Z drugiej strony dziedzina będzie ograniczona miejscem zerowym prostej L. Obliczmy je. A więc dziedziną naszej funkcji jest przedział obustronnie otwarty od 0 do 14. Czas na kolejny punkt rozwiązania. Nasza funkcja ma ramiona skierowane ku dołowi. X współrzędna wierzchołka to jednocześnie x współrzędna punktu c, jeśli tylko należy ona do dziedziny. Y współrzędna wierzchołka, czyli największa wartość funkcji, będzie w takim przypadku równa największemu polu naszego trapezu. Obliczyć mamy tylko współrzędne punktu c. Zaczynamy od obliczenia x współrzędnej, czyli p. Podstawiamy b i a. I otrzymujemy 7, które należy do dziedziny. Czas na współrzędną y. -kową. I tu uwaga, obliczamy y współrzędną punktu c, a nie wierzchołka paraboli. y równa się minus 1,2 razy 7 plus 7, co daje nam 3,5. Nasz trapez będzie więc miał największe pole, gdy współrzędne punktu c wyniosą 7 i 3,5. Rozwiązując złożone zadania optymalizacyjne, najlepiej na początek założyć i obliczyć sobie pewną konkretną sytuację, a dopiero potem ją uogólnić, powtarzając te same kroki. W zadaniach optymalizacyjnych z geometrii analitycznej nieznane współrzędne punktów najczęściej opisujemy za pomocą równań prostych czy parabol, na których punkty te się znajdują. Mam nadzieję, że ten film zoptymalizował Twoją wiedzę i że żadne figury nie będą mieć przed Tobą tajemnic. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, spraw, by Pistacja stała się Twoim układem odniesienia. Zasubskrybuj!